Halo, 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 cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest mój przyjaciel Niedźwiedź. Przyjaciel jak dla kogo, Ignacy? Przyjaciel jak nie dla mówię kogo? Film, tylko zacytowałem film. Aha, to przepraszam, to przepraszam. Bardzo proszę, nie ma problemu. Witamy, moi drodzy, słuchajcie. Nasza indiańska przygoda trwa, dwa gałgany w akcji. Ja już jestem w zasadzie wielkim krajem, który pożera wszystkie naokoło. W sumie ciebie to nie potrzebuję, jak gdybym pomyślał. Ja muszę oszczędzać mój budżet teraz w sumie. Cóż, a ja mam problemy z buntownikami oraz armią mojego arcyrywala, który nazywa się Totonak. Totonak to nie jest byle co, Ignacy. Ty się możesz śmiać teraz, że no. O, Totonak, Totonak, ale to ma jednak armię. Okej, ciekawie. No dość sporo armię. No mi zostało jeszcze mapucze do pociśnięcia. Zastanawiam się, czy mogę korować przez kolonię, nie jestem pewien. Póki kolonia nie jest zrobiona, jak myślisz? Kolonia póki nie jest zrobiona, chyba nie, wiesz? To się też tak nie myślę, że chyba nie, nie? Bo to nie jest skorowane, nie? No, to nie jest skorowane. Wiesz co, chyba mogę to zobaczyć na Colonization Range, czy coś takiego? Kolonial mapu? Tak, nie mogę korować. Dokładnie. Effective distance 2000, dokładnie. Mają minusy i to minus 2 mają za przekraczanie, za teren, za wszystko, a i tak wygrywają. Ten generał dwugwiazdkowy, on... Nie, bo wszyscy mają generała dwugwiazdkowego, tylko nie ja. Nawet Aztekowie mieli generała dwugwiazdkowego. Tradition, napierdalają się dużo. Bolesne trochę, no, nie ukrywam. No, co zrobisz? Wezmę pożyczkę. Zostaje jeszcze jedna rzecz. Czy gdyby moja prowincja graniczyła z Nativesem, to czy nie odkryłoby jego? Nie? Jak myślisz? Jak twoja prowincja graniczy z Nativesem? Z krajem, no tam tymi Indianami migrującymi. Powinno. Powinno chyba, nie? Chyba powinno. Tak mi się właśnie wydaje. Bo widzę, że tu jest granica jednego, więc gdybym postawił tu kolonię i tu, no to na pewno potrzebuję, bym akwen miał dostęp chociaż. Do Panamy jeszcze nie widzę, nawet trade now do panamskiego. No i gorsze jest to, że ten Totonak nie zdaje sobie sprawy, że nawet jeżeli on ściśnie moje armię... No. Co się wydarzyło? Dlaczego straciłem stabilność? Nie wiem, przyjacielu, co się wydarzyło. Aha, bo mam 96 warscora i nie zaakceptowałem ich pisa. Ojeju. Niedobrze. Osiągnąłem limit maksymalnych pożyczek, dobra. Ej, chyba cię mogę zwasalizować. Poczekaj, 100, tak, dostaję ile? 50. Aha, wy nie możecie, bo jesteście takim governmentem. Zaraz, 50 plus z tego to będzie 30, to jest 80. 80, 60 plus 25. Daj mi 165 plus guarantee to jest 175 plus access 185. Kurwa, chyba mi się nie uda ich zwasalizować, muszę ich zaatakować. Bo nie, są takim typem rządu, że nie mogą tego Royal Marriage wziąć. I chyba ich nie zwasalizuję przez to. Mam 40 za Neighboring Heretic Religion i 2 za Border Friction. No, to nie zwasalizuję ich, muszę ich zabić po prostu. Szkoda. Myślałem, że mi się uda ich pisowo zwasalizować. No niestety. Matko bosko. Dostaję, za każdym razem jak wysyłałem mi żądanie pokoju, dostaję stabilność w dół. Ojej. Muszę się ratować. Pójdźmy do tej wyrocznej. O, stabilność. Znów stabilność, matko bosko, umrę. Umrę, wybuchnę, po prostu wybuchnę. Kurwa, dopadli, kurwy kutasy, no ja pierdolę. Kurwa. Jakim prawem oni to dotarli tam? Kurwa, idźcie na moich buntowników, tam 12 tysięcy buntowników jest na północy. Kurwy kutasy. Tam idźcie! Dasz radę, Niedźwiedziu. To dajesz. To nie jest takie proste. Dasz radę. Ja bym chciał. Jak na siłowni, dasz radę, jeszcze musisz podciągnąć, jeszcze się zepnij. No chciałbym tylko, że oni kurwa mają gorszą technologię, a i tak cisną. Dasz radę, Niedźwiedź. Mają minusy, a i napierdalasz. Tak masakrują. Napierdalasz. Kurwa, jakby działa mieli w tej armii po prostu. Dasz radę, nie jęcz. Kurwa, chwileczkę. Zaraz zobaczę, co oni do mnie chcą. W sumie to jest dość ważne w tym momencie. Suggest offer. Co wy chcecie? Co wy... Kurwa, kutasy chyba. Kurwa, chyba was pojebało. Nie, czy ja dobrze czytam? Odda. Chwila. Oddam. 10%. No dobra, dwie prowincje muszę oddać. Dobra, to nie, to. Kurwy, kutasy, to się zgodzę. Na dwie prowincje? Na dwie prowincje się mogę zgodzić. Myślałem, że chcą, żebym uwolnił pół kraju. Nie? Bardzo niepotrzebnie. Dobra, Bogota i Tunija. Szczerze, to zrobimy coś takiego. You are bankrupt. No dobra. Zbankrutowałeś? No, chłopie, to jest dużo mniej pożyczek, nie?
O niż... kurwa, niedźwiedź, myślałem, że nie zbankrutujesz. Zjebałeś to, Andrzej. Spokojnie, teraz się odbije. Andrzeju, no pojebało cię. Huayna Capac Chacelo. To tutaj wrzucimy Anki Marketa Atoka. Brzmi jak plan, nie? No. Dobra, sprowokujemy bunt, authority i tak leci w górę i tak, to dobrze. I teraz, jak mamy authority, to mogę rzucić okiem tu. Nie ma co prowokować chyba tych buntów jeszcze. No, nie, nie ma co. Przeciągnij jeden regiment. Tu. 3 i 8. Kurde, zastanawiam się, czy mógłbym na 3 kolonie już jechać. Colonial Maintenance. 2, 4, to trzecia będzie 8. Nie, to się zesram. Na 3 kolonie jeszcze nie pojadę. Chujowo. Legitimacy. Cóż, no jedyne co mogę teraz zrobić, to robić armię. A możemy 4 speed, czy coś ważnego? Jestem bankrutem. A, okej, okay, spoko. Przypominam. Staram się jak mogę. Spokojnie, dobra. Będzie dobrze. Spróbujemy, spróbujemy. Jak tylko będę ukruszać armię, będzie dobrze. O, a faktycznie, bankructwo. Ale jakby masz szansę z tego wyjść, czy znowu ujebałeś kolejny kraj? Nie no, mam szansę z tego wyjść, mimo wszystko. Myślałem, że ujebałeś kolejny kraj. Nie no, to jest, mówię, to nie, to troszeczkę zależy ode mnie, oni tutaj wypowiadają wojnę tak bez niczego po prostu, tak stwierdzają, wojna i chuj. To na tym polega gra tam, nie? Troszkę. No, Kolimo, będziesz moim nowym sojusznikiem najlepszym. Bo troszkę się nudzę. O Jezu, Decadence, nie lubię tego eventu, nawet trudno. Jacy buntownicy chcą? Komes. Będę czy... O, tobacco już robię, stary. Ej, mam za... O, handluję tym, cocoa, czyli czekoladą i mam za to 5% manpower recovery speed. Już mam 280 co miesiąc żołnierzy. Odnawia mi się w manpowerze. Tak całkiem w pytkę. Ci buntownicy mnie zjedzą. Nacka, co wy tu robicie? Kurwa maci, ja pierdolę. Co po tobie? Ja pierdolę. Spojrzałem tylko na coś. Nie chcesz wiedzieć. Nie chcesz wiedzieć. Aż tak? Twórz imperium. Nie, twórz imperium. Mam sobie nie, radę. Już jestem imperium. Twórz imperium, ja dam sobie radę. No już jestem imperium, przyjacielu. Tak się składa. Przypadkiem. A to muszę skorować, okej. Okay. Mapucze chce sojusz. Nie, a ja nie chcę z wami sojusz. Spadajcie. Weź, dobra, weź tę misję i... Skanceluj. Statesman. Aż mi się ta Statesman do niczego nie przyda. Ta by mi się przydała, typiara. 5-6 miesięczny. Authority. Jasne, dawaj. Ciekawe. Ty, coraz więcej mi się odkrywa. Jak zrobiłem teraz konie na Magdalenie, to widzę już Gulf of Darien. Widzisz Gulf of Darien? Na południe od ciebie powinna być. Gdzie to jest? Rzeka, Gulf of Darien, nad Panamą. Kanałem Panamskim. Z Kanałem Panamskim ja tam nie sięgam, chłopie. Jeszcze nie sięgasz do Kanału Panamskiego? No nie, że nie jesteś jeszcze takim totalnym warzywem, no dobra. No jak moje granice się kończą, wiesz gdzie? Nie wiem. W Pipilu. Nie wiem w sumie, co to są prowincje. Moja znajomość Ameryki Środkowej jest... A ja chyba wiem, gdzie tam jest. Znaczy, no to one są, pamiętaj, że to są jakieś tam nazwy lokalne, nie? Czy to jest... Ja jestem przy Kostaryce, o. Kostaryka. Okay. W ogóle mówisz Kanał Panamski, ale tak spojrzałem na północ na Ameryki i tak po chwili jak w kurwa patrzę. Dobra, sprowokowaliśmy rebeliantów, to dobrze. Co się dzieje? Coś mi, czekaj, współlokatorka napisała, żebym zobaczył, czy jej żelazko znowu nie zostawia z włączonego. Ile mamy minut nagrywania? O, 9. Ciekawe, czy spali mieszkanie. Jak myślisz, polecieć zobaczyć? Nie, spokojnie. No, mam jeszcze 15 minut nagrywania, wiesz. Jeżeli to żelazko faktycznie jest włączone, to może to nie jest taki mądry pomysł. W sumie u mnie się teraz niewiele dzieje, nie? Mogę polecieć na szybko, co ty na to? O, no dobrze, no ja dobra, tutaj... Dobra, to zaraz będę. Zabawię... O Jezu, mam event. Prestiż. No, spoko. Dobra, to działaj. Cóż, widzowie. Tak, chciałbym wam tylko powiedzieć, że nie no, jest dobrze. Ogólnie wcale nie jest tak, że upadam. Nie myślę o tym w ten sposób. Wydaje mi się, że dobrym sposobem
na wybrnięcie z tej sytuacji byłoby na przykład, nie wiem, poddać się. Ale z drugiej strony, spójrzcie na to z tej strony. Mam chłopów, tak. I ci chłopi są chłopami i oni mnie zniszczą, tak. Jestem już, panie niedźwiedziu. Nie, no ja się bardzo cieszę, Ignat. Nie, mieszkanie ogólnie zostało spalone, nie przejmuj się. Wcale nie mam wewnętrznych konfliktów. Dostałeś internal conflicts? I minus 100 prestiżu, wcale. Kurwa, wcale. Ty kolejny kraj zajechałeś. Czy ty zdajesz sobie sprawę, co się tutaj dzieje? Ja pierdolę, jak można dojechać każdy kurwa kraj, jeden po drugim, no. Jeden po drugim, Azteków już nie ma. Ja jeszcze Azteków dojechałeś, no już totalnie. Czekaj. Tutaj nawet jak się podbije jakiś kraj, to jest najlepsze. Podbijesz jakiś kraj, to ni chuja, no ni chuja, choćby skały strony nie utrzymasz go, bo bunty ci go utworzą. No. Mikstek dostał w ogóle Doomsday. Wszyscy dostają teraz Doomsday do okolicy. Ja pierdolę. Wszyscy ze sobą walczą, wszyscy mają Doomsday. Gaugan. Niesamowite, ale ja to ogarnę, Ignacy. Ja z tego wyjdę. Chętnie to zobaczę. Nic złego już mi się stać nie może. Na tym polega gra tymi krajami, że upadasz i podnosisz się niczym Feniks. Tak? Nie wiedziałem, że na tym polega gra tymi krajami, ale okej. Tak słyszałem. Aha, ciekawe. Oj, niedźwiedziu. Co ja się z tobą mam, powiedz mi? No, tutaj patrzę, no, obserwuję, jak mój kraj upada. Spokojnie, damy... Najgorsze są te eventy, bo jeszcze byłaby szansa na uratowanie tego, nie? Gdyby nie to, no, że co chwilę event 6000 takich buntowników, czy 6000 takich buntowników, których wybierasz? Który? Powiem ci, że jestem tak... Około 6 lat, jeżeli nie będzie niczego, około 6 lat przed zreformowaniem religii. Fajnie, naprawdę. Cieszę się z twojego szczęścia. Mówię tak jak z tego, że mam minus 98 prestiżu, ale 94 legitimacy. Głupio się nie cieszyć w takiej sytuacji, nie? Tak. Ej, spoko, będę miał nowych wojowników na następnym poziomie militarnym. Jak gdzie te w ogóle wojownicy są? Okej. Okay. Ej, fajnie, dostają więcej pipsów, defensive. Jeszcze są South American Forest Warriors. Mountain Forest Warriors. Spieprzaj. Recover Abysmal Prestige. O, masz tę misję już! No, wydaje mi się, że nie, no, ogólnie jest to. Jest poczekaj, mam jeden z dużych eventów. Dostaję The Coastal Peoples. The Coastal Chimu people are carriers of the oldest culture in Andes. As lands, Chimu silver mines, bla bla bla. By integrating Chimu, we have a connected link. Panandian State. Dobra, i teraz mam tak. Dostanę do końca gry Stability Cost Modifier, o 25% skoczy mi autonomię, ale będę miał admin i diplotek o 5% tańszy do końca gry. To chyba warto wziąć, nie? Ja nie wiem, ja tylko patrzę, które bunty teraz wygrają. Aha. Bo zostały już tylko Noble Rebels. Ciekawe, co oni zrobią, bo już dużo krajów u mnie powstało, ale dalej jestem siłą. Największą siłą w tym regionie dalej jestem. Trochę mogą mi spadnąć przez to dochody, ale mam minus 5. To znaczy. Okej, okay, ciekawe. Fajny event, podoba mi się. Szkoda tej stabilności o 10%, nie lubię tego. Ech, buntownicy, zapoteków, błagam, dlaczego? Dlaczego? Dobra, skończy się kolonia, wciągamy Mapuche pupką, no i to będzie chyba wszystko, jeżeli chodzi o buntownicy. Portugalia, kurwa, pływa, jebana armada tutaj. 19 pływa obok nas już. 19 statków portugalskich, widziałem armada pływająca. Czekaj, powstrzymam ich, czekaj, wyślę tam moje 1000 żołnierzy, czekaj. Ojej, panie niedźwiedziu. Sekunda. Panie niedźwiedziu, nie będzie najbezpieczniejsza rzecz na świecie. Jezus, oni tu są! Są moją kolonię już, czy atakują was? Przypłynęli tutaj flotą, patrzę, przepłynęli obok mojej zatoki. A, no to właśnie tam płynęli obok mnie wcześniej. 19 statków. Tak, i Kastylia tu jest. 12 statków. U mnie. Dlaczego u mnie? No, tam jest ten Gaugan na dole. Dlaczego to się dzieje? Ej, niedźwiedź, wiesz co? Co? Mam 4 punkty. Jestem 86, a ty który jesteś? Nie rozmawiajmy o tym. Nie powiedz mi, który jesteś. To są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? To powiedz mi, który jesteś, to ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem. To jest w ogóle sawanna, okej, okay, ciekawe. O, Imperial Natural Harbor, to muszę skolonizować, Kartagena. I będę miał wtedy w Panamie Natural Harbor. Straciliśmy wszystkie klejmy na te gówniane prowincje, widzę, że straciłem. Na cały region straciłem klejmy.
Cię, kiedy chcesz ścisnąć ten ostatni bunt, ale nie możesz, masz minus 90 prestiżu. Jeżeli w ogóle się wbijesz w tę armię, to zginiesz. To uczucie. Tak. W sumie tak, pozbądźmy się tego fortu. O. I myślę, że mogę wziąć pana. Nie ma chyba większego upokorzenia niż ta seria. Może skasujmy tę serię w ogóle. Zapomnijmy o tym, że człowiek, jak ona powstała. Dlaczego? Takie upokorzenie. Człowiek, nie, który wcisnął świętego Romana, zmasakrowany przez buntowników. Dla mnie jest jedna z przyjemniejszych serii, w jakie gram. No serio. Ciebie pociesza to, że tak się tak rozrastasz, a przy okazji słyszysz moje krzyki tam za dalekiego morza. Nie ukrywam, że tak. O matko. Nie ukrywam, że sprawia mi tę delikatną satysfakcję. To komes, przyjacielu, chodź, pomożesz, zmasakruj mi te bunty. O, mam już full manpowera. Ciekawe. No to co robimy z pani niedźwiedziu z tą serią? Poddajesz się, czy co? Powiedz, tap out, przegrałem. Powiedz, trzeba czasami, wiesz, być mężczyzną, powiedzieć takie rzeczy, nie? Niedźwiedź. No to nie jest wstyd, przyznać się. O! O, przypadkiem wysiadł serwer. Ciekawe dlaczego. Aż zapiszę, słuchajcie, grę, moi drodzy. Nie wiem, czy będziemy ten odcinek nagrywali, czy nie. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli nagramy, to pewnie widzimy się za chwilkę. Tak się jak ja byłem Ignacy, wy byliście wy. No i widzimy się pewnie jutro, albo za chwilę. Trzymajcie się ciepło. Halo, moi drodzy, halo, jesteśmy z wami z powrotem, słuchajcie. Tym razem nie będę krzyczał na niedźwiedzia, bo błąd był mój. Mi siadł internet, mój dostawca niestety wywalił mnie na chwilkę, ale wróciliśmy. Jesteśmy ciupkę wcześniej niż na tym sejwie, co niedźwiedź zakończył. Po prostu jesteśmy w tym momencie, w którym ja skończyłem i tyle. Dobra, lecimy, gotowy? Mhm, dawaj. 4, lecimy. Tam. Przyjrzeliśmy się mapie, moi drodzy, i jest bardzo gorąco, bo wrogowie napierają z prędkością zastraszającą. Ogólnie mogę pokazać właśnie u mnie tutaj w tym miejscu znajduje się już Portugalia. Innymi słowy, jeżeli podbiję Kokomes, które było moje, to będę z nią graniczył. Wtedy będę mógł się zwesternizować i być może mój kraj zostaje jeszcze uratowany. Bo to ja wiem, co teraz oni będą pisać, że o, już upadłeś i tak dalej. Nie, z tego można wyjść. W Europie nie ma czegoś takiego definitywny koniec. Tutaj comeback jest naprawdę wielki. Comeback is real. Patrz, przeczytałem. No Western Region neighbor with a core province bordering our core province. Czyli jeśli nie skoruję tej kolonii, to nie będę graniczył z Portugalczykami, jeżeli już. To nieźle. No. Jest szansa na wyjście z tego syfu. Dobra, zwolnię tempo troszeczkę, co? Dobrze. Ja tutaj muszę teraz przeprowadzić wojnę, wiesz? Ja tu staram się robić, co tylko mogę. Dobre jest to, że już nie mam tego problemu. Nie mam już tego problemu, który nazywa się ten. Pożyczki. Po prostu bankrut, no i bankrut nie spłaca pożyczek. No tak, to prawda. Wysadziło cię po prostu z siodła i tyle. Wiele i straciłem, bo... Też błąd zrobiłem, że jak tak bankrutem zostałem, czy zanim zostałem tym bankrutem, to no. nie wykorzystałem wszystkich punktów moich, nie? Bo jakbym Tak. Ale nie spodziewałem się, że tak nagle mi wyskoczy to bankructwo. No. Dobra, mamy dwóch generałów, 12 tysięcy żołnierzy, trzeci militarny, a ja mam czwartą, byłoby przykro, żeby się dostali w pierdol. Dobra, Kartagena niech się tylko zrobi kolonia, zmienię tylko kolonistę, żeby poleciał do tej Magdaleny i myślę, że będzie w pytkę. Czy Kartagenę w sumie kolonizujemy? Kolonizujemy Kartagenę, to będzie lepsze. Dobra, niedźwiedziu, ja jestem gotowy do walki. Myślę, że mogę wypowiedzieć wam wojnę. Mam na was claima, Pamiętaj, żeby iść coraz bardziej na północ, bo jak im szybciej się tutaj ze mną zjednoczysz, tym szybciej pozwolisz chcę to zrobić właśnie. Czyli pomożesz mi ustabilizować region, bo tutaj się takie wojny dzieją. Tu ja, kraje, które mają po dwie prowincje, nie? Ja tutaj obserwuję, jak one stają się wielkimi potęgami. A potem znowu stają się dwoma prowincjami krajami i potem znów są potęgami. Dokładnie chcę to zrobić, zaufaj mi. To jest przerażające wręcz. A cóż to, National Unrest plus 1, Tlaszpanek, Reconquest Casus Belli from Tlaszpanek. A co oni takiego podbili? Twoje kory zapewne mają. A, bunty im tam powstały jakieś chyba. Dobra, zmasakrowana jedna. O, go tam obchodzi. Okej, okay. U mnie jest chyba stabilnie już. Zas ściągam ostatniego sąsiada, wciągam pupką. Koleś od tego... Od, jak to się nazywa, prestiżu rocznie, to no. W tym, w administracyjnych? Tak, jeżeli prestiż. Jak mam? Artist, on się nazywa. Jest, tak, Kan Balun. Teraz to ja wziąłem, mam drugopoziomowego doradcy w sumie, wiesz? Żeby mieć inflation reduction, no. Bo na trzy kolonie by mi nie było stać, ale na dwie już mi stać, nie?
Ten, kiedyś w Ameryce Południowej mój znajomy grał i on właśnie chyba 1000 przychodu miał. To jest, nie, może na starych paczach to było możliwe, ale nie sądzę, starych, że teraz. Na starych paczach, że on tak, on całą Amerykę Południową miał właśnie tymi inkami swoimi, plus Amerykę ten, Amerykę Środkową, tak. To wszystko. I to wszystko dało prawie 1000 przychodu. Nie dziwię się w sumie. Tam gorzej z trade'em, bo ci, wiesz, ten Winds of Trade cię przekierowuje, nie? Tak, tak. Wszystko tak. Do Europy, to jest najgorzej z tym trade'em po prostu tam. W sumie nieważne, jak potężnie jesteś, ci będą wywozili te towary, nie? Dobra. Plądrujcie to na spokojnie. Po mnie tradycyjnie wygląda. Nie wiem, czy ja nie chcę graniczyć z tymi Portugalczykami. Ja w sumie chciałbym z nimi graniczyć, bo jak ja się zwesternizuję... No, wiesz, pytanie, czy ty możesz się westernizować z reformy rządu? Bardzo, nie wiem, nie jestem przekonany, że możesz. A sprawdzę. Limit to reform religion first. Aha! Aha! A, właśnie. No to już wiemy, do czego jest reforma religii, co? No właśnie, no i tutaj pojawia się problem, właśnie. Bo się nie zreformuje. Wymyślili to dobrze, nie? Muszę przyznać, że Eldorado to zrobili nie całkiem nieźle, ale to jest bardzo wymagające. Tutaj jeden błąd i właśnie kończy jak ja, więc trzeba uważać na to. Tak bywa, tak to brachu bywa. Innymi słowy, no to będziemy musieli ścisnąć na Karaibach tego Portugalczyka, no bo innego sposobu nie ma. Chyba, że ode mnie się będziesz mógł zwesternizować, a nie, bo ja też będę Western Nation. O ile no, mi się uda zwesternizować, nie? Bo to też nie jest sobie powiedziane. No ciężko powiedzieć, jak to będzie. No właśnie. A może być bardzo ciekawa gra, myślę. Ojeju, jestem cały czas na drugiej administracyjnej. Może warto by pójść na trzecią. Dostałbym production efficiency 10% chociaż. Co to złoto by, to jest złoto. Production efficiency to będzie złoto więcej, nie? Mhm. No, tym bardziej. Wpływa na złoto. Więcej złota, które jest czystym przychodem. Nie liczy się do handlu. Mogę ci sforsować. To Tonak mają Doomsday. To mnie ratuje trochę, że oni co chwilę mają ten Doomsday. No, jest to jakaś pomoc. Ej, ciekawe, dlaczego oni tych Unique Bull build... Aha, możesz mieć tylko jeden. Okej, ciekawe. A nie, chwila, ja mogę sobie zreformować, oni się do mnie dostaną. Jak ja pójdę bardziej właśnie w kierunku tego Mixteka i tak dalej, to oni jak zostanę... Kurwa, kometa, ja... Przykre mi. Ale no dlaczego teraz? Dopiero to się ustabilizowałem. No, dlaczego ta gra mnie tak karze? Co ja jej zrobiłem? Co, jak postąpiłeś źle? Gdzie? W którym miejscu? Chcę znać odpowiedź na to pytanie. Żyłeś. Żyłem, no. Dziękuję. Nie ma sprawy. Nawrócę was, dobra. To zrobimy to. Inti prostelization. Zredukowałem sobie inflację. Mam 70 tego w ogóle, developmentu. Ciekawe. Tak? No to dobrze. Dobrze o tobie świadczy nawet. Kraje, które zostały kiedyś ściśnięte, teraz rodzą się ponownie w ogóle. Co tu się dzieje? Mam z nimi sojusze. Skąd one w ogóle powstają? Jak to działa? Zastanawiając, naprawdę. Dobra. Uch, niedźwiedź, jestem bardzo bliski stworzenia. Stworzenia? Czy się 98% Boga? Mam 99% authority. No, doczekać się już nie mogę, nie ukrywam. I co będzie? No, będę mógł się zreformować przede wszystkim. A poza tym? Będzie dobrze. Przyjdziesz tutaj i wywieszesz tutaj swoją armię. 10 tysięcy żołnierzy potrzebuję i zobaczysz, że ja ci tutaj ustabilizuję całą sytuację w regionie i sprawię, że będę takiej dużego wasala ci stworzę o nazwie Itza. Ty możesz, kurwa, w dupie na raki. Okej, co się stało? Widzę, że kraje, które właśnie przestały istnieć na początku, z wyjątkiem Azteków oczywiście, teraz istnieją ponownie. Czyli jeszcze jakby Aztekowie powstali, to wracamy do sytuacji z początku gry. Całkiem ciekawie. Tak samo ciekawe jest to, że Norwegia tutaj przypłynęła. O, bo Norwegowie mają darmowych eksploratorów ze swojej ideologii. Mogę reformować ostatnią rzecz u siebie w rządzie. Zrobię dwóch żołnierzy więcej, żeby mieć w tym regionie jeszcze żołnierzy. O, wielki cesarzu, imperatorze Inków, moi ludzie są zaniepokojeni oglądając morze, na którym widzą wielkie drewniane bestie. Nie ma się co baćmy, ludzie. Nie, ale oni płyną. Zaraz zreformujemy religię i będzie ky. No, zaufam ci. Zaufaj. O mistrzu złowieszczości, królu jadowitości. Gdzie ja w życiu? W ogóle ten, ostatnio sobie tak czytam. Dobra, poczekaj, zwolnię tempo i zreformuję religię, okej? Okay? Dobrze. Czekaj, teraz tak spauzuję. Kartagena, widzę, że wy mi wybuchli, to chujowe. Ty, w koloniach mi wybuchają, wyobrażasz to sobie? No, że też się ośmielili. Dwie kolonie i jedna jakaś chujowa prowincja. Nie, to w pierdol dostaną i się to skończy. Dobra, mogę grać.
ten, czytam sobie ostatnio Dzień Smoka, nie? Mm-hmm. Jako ciekawostkę powiem, że Dzień Smoka była pierwszą książką tak naprawdę pod znaku Warcrafta i to były czasy, kiedy w Polsce było takie przeświadczenie, że fantastyka to głównie do dzieci jest skierowana. I tłumaczono to tak, żeby dzieciom się przyjemnie czytało, nie? No. I tam na przykład jest no, Deathwing, to wiadomo, śmierć skrzydły, Greymane to szara grzywa, Thoraz, Trollbane, Thoraz zguba troli. To jeszcze jest nic, ale jak właśnie są te kwestie, które Goblin, taki służący Deathwinga, właśnie wypowiada do Deathwinga, to są przekomiczne. Na przykład właśnie, o królu jadowitości, twoje okrucieństwo jest wręcz legendarne. Dlaczego się uśmiechasz? Czyżby komuś stało się coś naprawdę złego i nikczemnego? Niedźwiedź. Tak? No western neighbor with a core province bordering your core our core provinces. Nie możesz? No, chyba nie mogę. Gdzieś są. Gdzieś są. Ukryli się, wysłali swoich ludzi. Gdzieś są. Zniszczyć. Tylko kurwa nie wiem gdzie. Gdzie oni są? No właśnie dziwne. Bo cały czas mogę zebrać authority, wiesz? Chyba, że ja muszę mieć kolejne 100 authority, żeby to zrobić, nie? Dolimy. Nie wiem, powiem ci. Zbieram to authority, ale no nie wiem. Trochę się cykam. Bez bicia, przyznam. Rozumiem, że sytuacja wymknęła ci się spod kontroli. Już ciupkę? Nie jest tak ciekawie. Ciupkę, tak, nie ukrywam. Trzeba będzie połączyć siły, o wielki wodzu, imperatorze. Imperatorze wszechzła. Tak. Panie jadowitości. Dlaczego się uśmiechasz, panie jadowitości? Żeby komuś stało się coś nikczemnego? Tak, Warcraft. 14 tysięcy. No to będzie ciężki orzech do zgryzienia, ale to zrobimy. Co my mamy? O, okay. To jest super. Ale moi drodzy, tym zajmiemy się myślę, że już w kolejnym odcinku, bo to jest doklejona druga część do nas, więc myślę, że to jest dobry moment. Co panie niedźwiedzie, żeby zakończyć? Myślę, że tak. Mój kraj się powoli stabilizuje, więc dobry moment. Bardzo dobry moment. Bardzo dobry moment. To co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Klasycznie ode mnie. Ja byłem Ignacy, wy byliście wy. Ze mną był niedźwiedź. Na razie. A to było Imperium Inków i Majów. Mam nadzieję, że już wkrótce. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.